Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Obiecałem, special będzie special, zatem niniejszym ogłaszam AMA. Pod tym materiałem możecie dosłownie zapytać mnie o wszystko, wszystko co chcecie. Postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania w sposób jak najbardziej merytoryczny, żebyście byli zadowoleni. I przede wszystkim, właśnie dziękuję Wam za 730 subów, ponieważ to dla mnie wiele znaczy. Oznacza, że chcecie mnie oglądać, interesujecie się tym, co mam do powiedzenia oraz dajecie mi niejako atencję. Może AMA nagram, za jednym razem, a może nagram odcinkami, zobaczymy, ile będzie pytań. Tak, czy owak zasady znacie, możecie zadać mi pytanie na każdy możliwy temat, jaki chcecie. I pamiętajcie, że ja komentarzy nie usuwam. Usuwa bot YouTube'a, który się czepia. Wobec tego jeśli zadaliście jakieś pytanie i nie wyświetliło się, no to postarajcie się zmienić kontekst pytania tak, żeby to pytanie było takie, no wiecie, żeby się bot YouTube'a nie doczepił. Też bardzo chciałbym, żebyście wypowiedzieli się tutaj na temat tego, w jaką Stronę zmierza ten kanał i co byście oczekiwali w następnych filmach? No bo przede wszystkim ja nagrywam dla Was. Nie nagrywam dla siebie, nagrywam dla Was. Zatem interesuje mnie moje zdanie: czy chcielibyście zobaczyć. Moją drogę w inną stronę, czy chcielibyście raczej zobaczyć moją drogę w stronę tą, w którą aktualnie zmierzam. A co ważniejsze, chętnie jestem otwarty na wszelkie możliwe skargi i zażalenia. Jeśli macie jakiś problem, no to napiszcie normalnie, to nie jest tak jak u Atorka, że będziecie cały czas mnie wielbić, chwalić i ja będę się cieszył, bo wy jesteście tacy zajebiści. Nie możecie mnie zbesztać czasem, od czasu do czasu. Powiedzieć, co robię źle, co mogę poprawić, co mogę dodać, co mogę zmienić. I w sumie ja już chyba nie muszę. Nic innego dodawać, nic nie muszę także odejmować. Komentarze, jak zwykle były, są i będą wasze. Piszcie wszystko, co wam w duszy gra, a ja postaram się na to być może. Odpowiedzieć. A i PS, od razu odpowiadam, że nie pokażę twarzy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ do pewnego czasu działałem społecznie, teraz tak troszkę się uśpiłem i wygląda sytuacja następująca: że gdybym twarz pokazał, to bym został rozpoznany. A gdybym został rozpoznany, no to niestety ludzie by patrzyli na mnie nie pod pryzmat gościa, który coś robi dla społeczności, tylko pod pryzmat kanału. Mało tego, jest jeszcze sytuacja z dwoma milionami batalionów, fasztak. Revolution oraz kucami. Otóż ci goście nie za bardzo dobrze mi życzą. I szczerze mówiąc, siebie to mam daleko i głęboko w dupie, ale boję się, że moja rodzinka mogłaby być wciągnięta w rozgrywki szurowskie, a ja tego nie chcę. Zatem może już zrobiłem taką troszkę ucieczkę do przodu, ale wiedziałem, że się pojawiają takie pytania już wcześniej, zatem już odpowiedziałem. A zatem na jedno już mamy odpowiedź, ale pozostały Wasze inne pytania. Napiszcie, co Wam w duszy gra, i ja postaram się odpowiedzieć. Komentarze, jak zwykle, są. Są Wasze.